zauważ, 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 zauważ. Jak wstanę. Pamiętam cię. To mamy sprzeczne komunikaty. Pamiętam? No, ale to kto by tak mógł zrobić, żeby rozpruwał krzesła? To jest już ewidentnie, że jest pewien, że ktoś to coś. No. Ty powiedziała to mnie i... Co? No, wiesz? To jest twoje miejsce. Patrz, 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 no. Białe włosy. Cześć! Witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale po dosyć długiej przerwie. Dawno mnie nie było, wiem, ale tak się niestety sprawy poukładały, że filmy ze mną będą rzadziej. W ten letni, gorący wieczór. Tak. Witamy. Generalnie Pizga srogo. A my jesteśmy na oczywiście wielkim Wypizgowie. Tak, gdzie dupy psami szczekają. I czasami jeżdżą to. Dobra, wracamy do gry. Otóż dzisiaj zamierzamy eksplorować miejsce dosyć przypałowe, bo pomimo, że zadupie wielkie, to jednak ludzie tu mieszkają niedaleko, więc musimy uważać. Jesteśmy na głównej ulicy tak naprawdę. Przyjechaliśmy do domu, o którym krążą dziwne historie, takie niejednoznaczne legendy, a mianowicie, że właściciel tego domu, który mieszkał sam, odszedł w niewyjaśnionych okolicznościach. Była to ważna persona, jak jakiś wójt albo ktoś takiego małej wsi. I nie wiadomo, czy że ktoś mu może pomógł w tej sytuacji. Żeby odejść z tego świata. Tak jest. Drudzy mówią, że sam kojfnął. Jak zawsze wbijamy na żywca, nie badamy wcześniej tego miejsc, żadnych miejsc, w których jesteśmy. Nie wiemy, co nas czeka, czy ktoś jest w środku, czy nie. Miejsce jest przypołowe, także... Sprawdzimy aktywność, jeżeli potencjalna taka będzie. No, dokładnie. I dobra, nie przedłużamy w takim razie. Uderzamy. Zaczynamy, jedziemy z koksem. Zostańcie z nami. Zostańcie z nami. Koniecznie. Wiem, żebyś się ciepło ubrał. Nie wygląda, żeby ktoś tu był. Znaczy. Uważaj tutaj na drogę. Specjalnie zabezpieczony. Wszystko okej. Jakby był opuszczony od... co najmniej 20 lat. No właśnie. Stan budynku jest opłakany do kwadratu. Opłakany do kwadratu, tak. Nie, nie wiem, czy możemy tak świecić w okna. Ale jest to kto? W tym miejscu dawno nikogo nie było. Raczej. I tam zawijkę z powrotem. Wzięliśmy mniejsze natężenie światła. Generalnie jest tutaj
ma pewnie coś w rodzaju takiego sywki łajmogiwa. Takiej sypialni chyba. Od razu po wejściu do środka zauważyć można ingerencję czasu w tym domu. Wygląda na opuszczony od dawna oraz można było wyczuć zapach lekkiej stęchlizny. Tam coś wisi na ścianie. Co to jest? Tam? Nie, tutaj. Tu? Przeciwko. Daj to. Zrobię to na kamerze. Nie wiem, czy to nie jest Zośka. Może być. W takim miejscu, według mnie, jest to. Można by sprawdzić, czy coś więcej nie kryje się, co nie? Co ty na to? Wiesz co? O założeniu. Czerwony budynek jest w stanie... No ale takie chyba... Ale jest... Ale nie jest najgorszy, bo tutaj coś jest w tym domu. W sumie, dobra. Ale na górę nie wchodzimy. Zajrzymy. No zajrzeć, ale nie wchodzić, nie? Zobacz, jak to wygląda. No. To jest wszystko przednite. Dobra, weź tradycyjnie najlepszy. Wyciągamy ciężką amunicję. W ogóle jestem fanem tej żarówki. Słuchaj, po prostu się zawala i wszystko. Dlatego taki sejf jest, nie? Tylko tu jest bardzo dużo przeżył. Chyba. Zobaczcie jeszcze to. Ta kuchenka. To jest kuchenka marki Ewa. Kulka mocy. Nie, kulki mocy zainstalowane. Jak my na nie opuszczałem jakiś opuszczony budynek, to znaczy, że jest jedna pamięć. Ty, tego mi brakowało tych tekstów, nie? Także zaczniemy tutaj od... Kacwójki. Tego przyjaciela nie trzeba już przedstawiać. Żony włącza tryb samolotowy. Uwaga, skupiony. Kurwa mać. Zapomniał, jak się to robi. Dawno nie był na Lubeksie. Rękawiczki mnie czytał. Daj mi to. Żeby nie było. Żeby nie było. O kurwa. Dobra. Ustawione są kulki w takim miejscu. Kurwa, pajęczyna. Więcej pajęczyny. Boże święty, ile pajęczyny. Myślisz, że kurwa to... O! Co to było? No, pokaż się. Halo! O, patrz. No i... Znowu zeszło. I zobacz, jak mi telefon nie pokazuje. Ty skąd? Skąd jest taki magnetyzm duży? Czyli to. Nie wiem, z tego się brało. No magnesowana jest lodówka. Ale jak co, nie? Ale czy ktoś tu z nami być chciał porozmawiać? Halo, dobry wieczór. Ty w tym domu tutaj jeszcze ktoś przebywa z nami? Oprócz... mnie i kolegi John'ego. A tak w ogóle miło nam. Przyszliśmy pogadać. Wchodzimy z przedpokoju. Przychodzimy z przedpokoju. I w pokoju. Tak. Szkoła. Okej. To jest lustro. Może o to chodzi? Tam jest lustro, nie? No, może tu trochę coś. Co cię tu przyniosło? Chcę z tobą porozmawiać. Dowiedzieć się czegoś o tym miejscu. Nie wiem, ale uszy mi przewiało chyba, wiesz? Ja? Tak kurwa się czuję. O, ok.
kolejny schodnik. 33. Zobacz. Jak stale. O, znikło. Okej. Gdzie ja jestem? Sami? Córka. Jesteś... Córką. Jesteśmy w domu pewnie, w którym mieszkałaś. Mieszkałeś kiedyś? Za życia? Albo ci tutaj... Co chcesz? Więcej. Zostań ze mną. Pamiętam cię. Mamy sprzeczne komunikaty. Pamiętam? Niemożliwe, żebyś nas znał. Albo znała, bo nie jesteśmy stąd, nigdy tu nie byliśmy. Może zacznijmy od początku. My się przystąpiliśmy. Kłamca. To było do ciebie. Do mnie? Czemu? Nie wiem czemu. No coś powiedziałeś, że... To... Że może jak przejeżdżaliśmy... No właśnie. Zacznijmy od początku. Z tej strony Karol i Johnny. Zresztą już się przedstawialiśmy. A ty? Jak masz na imię? Ty dzisiaj na ochotnika schodzisz na dół. Po co? Zobaczcie, co tam się kryje. Może tam na przykład jakiegoś tu poznacie. Ja. To się potem załamiesz, to weź. Ty zejdziesz. Ja jestem po masie tu miesięcznej. Jak tylko wyciągnęliśmy nasze urządzenia, to z miejsca zaskoczyły nas wskazy. Skoki na K2, dziwne odpowiedzi. Odnieśliśmy wrażenie, że jakaś energia aż kipi, żeby się stamtąd wydostać. Nie spadnie? Nie powinno. Jesteś tu z nami? Kulki mocno nie drgnęły na razie. Nie ma żadnego... 21. Jestem w bólu. Patrz. Paczka dwójka. Okej. Okay. Jakbym wrócił do tego miejsca? Znowu. Teraz ciszę. Wiesz co? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to rzeczywiście to jest namagnesowane, wiesz? Mega. Może wystartujemy i pójdziemy dalej? A ja. Na razie. Zagrożenie. Dobra. Patrz to. No, teraz zeszło. A może było widać na kącie kamery? Do czerwonego. To jest moje szczęście? Pewnie nie. Do czerwonego to chodziło. Nie wiem, to trzeba bawić, to nie chodzi. Tu jest mięko, tu mięko. No spokojnie, nie stresuj się aż tak. No za mnie nie. Za mną się z nim bawi. Mam dwie kulki mocy zainstalowane. To masz jakiś list polecony, jak książeczka zdrowia. Czekaj. Pozdrowienia. Mówiwa, nie widać ile tych wszystkich pajen. Drugie pozdrawiamy, dziękujemy. Miło. Patrz. Ale to chyba od tego, od mojego telefonu. Czekaj. Nie. Okay. To jest moje miejsce. Nie powiedziała to mnie i... Co? Powiedziałeś? To jest twoje miejsce. Patrz znowu. To już nie byliśmy. I to sztucznie cię tu nie działało. Nie. Tutaj przysiadujesz? Dla mnie to wygląda jakby ktoś po prostu plądrował to miejsce i zobaczył pewnie wartościowe. To swoją drogą, nie? Zobacz jaki tu jest na 100%. Patrz jaki tu jest wycięty kwadrat. Dach. Słyszę cię. Ale po co wycinać? Bądź ostrożny.
Niby przypadkowa generacja słów, a jednak mroziły nas odpowiedzi uzyskane na aplikacji GoStop. Dało się odczuć, jakby ktoś lub coś próbowało nas ostrzec przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Czyżby ów miejsce było przeklęte? Na dachu jest... Dach może nam spaść na głowę? O to chodzi? No tutaj to wygląda, jakby rzeczywiście... Dobra. Nie odejdzie. Czy ty tutaj cierpisz cały czas? Urządzłeś tutaj? I nie możesz się wydostać? Czy nie możesz się wydostać? No to wychodzi. Decyzja. Mieszkał tutaj pan. Nie będziemy mówili imienia, nazwiska. Nie. Który był na pewno schorowany, bo dostał zasiłek zdrowotny w roku 2010. Halo, czy zbliżyłaś się do naszego... Nie jestem pewien, jak? Podejdź po prostu do tego urządzenia, które leży na kanapie. Albo do tych plastikowych kulek. Albo do plastikowych kulek, które są pozostawione dookoła. Jeżeli poruszysz naszymi urządzeniami, albo zbliżysz się do K2, to zobaczymy. Tego urządzenia z zieloną lampką zasygnalizuje... Ona nie odejdzie. Dlaczego tu jesteś? To nie odejdzie. Powieszony. O kurwa. Okej. Okay. Wiesz co, panuje to taki creepy klimat. No. Jak stoisz jeszcze w tym przejściu, nie? Cały czas mam wrażenie, odwracając się tyłem, że to już za plecami coś mi zaraz tam jebnie, nie? Ja ci tam patrzę, więc spokojnie. Dobra. Dobra. To widać, nie jesteś zbytnio rozmowny. Rozmowna. Wiemy tylko tyle, że nas ostrzegasz. Cały czas? Sufit i dach. Tak. Albo, że na dachu, czy na poddaszu się coś znajduje, co stanowi zagrożenie dla nas. Zakładając strop. No tak tylko wnioskuję. No to... Słuchać. Słuchamy cię. Słuchamy cię i nastawiamy się na odbiór. Co nam grozi, powiedz? Jeżeli tu jesteś, daj znaka, co? Dlaczego jesteśmy w niebezpieczeństwie? Zamknij się. Dobra, no. Po co ten język nienawiści od razu? No teraz jak Jezusa. Chcemy się dowiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Za życia. Czy jesteś świadomy? Świadoma tego, że odeszłaś z tego świata? Czy jeżeli tu przebywasz, to nie wiesz, co się stało? Nie bój się nas, przybyliśmy w pokoju. Patrz, koszula sobie wisi jeszcze na wieszaczku jakby. Nie, wszystko się bali, a koszula wisi, nie? Takie rzeczy, takie drobiazgi robią na mnie wrażenie. Inaczej, czy w ogóle chcesz z nami rozmawiać? Od tego zacznijmy. Usiądź. Czy historia, która zwala z nóg. Jaka jest data? Jest końcówka 23 roku. 2023. To jest telewizor. A nie ma... Jeden, drugi, trzeci. To twoje. Wiesz co? Co jest nasze? Czekaj, bo... Patrz, okej, kolejny kaszkiet. No, starsza osoba była. No. I wtedy to lewą położyć? No, gdzieś tam, gdzie się totalnie nie zasypi. Sypialnia. To wygląda sypialnia. Na sypialnię. Patrz, kolejny tyle. Patrz to. Czekaj, patrz na to. Nie świeć. Nie świeć, nie świecę. Gdzie jest druga kulka w ogóle? To. Okej.
jeszcze nie wziąć. No, nie wziąłem. Żeby nie było cały czas włączony typ samolotowy, nie? Nie ma lipy. Są tutaj cztery. Dobrze liczy cztery? Cztery telewizory. Tam też było. Co chcesz? Boisz się? A mamy się bać? Okay. Kalendarz na 12 rok. Na nim na 13. Ja wyłączam światło, nie? A wiesz, co mniej więcej sygnalizuje o tym, od kiedy budynek jest opuszczony? Kalendarz. Tak. Może tak być, nie? Patrz na te palce. What? To nie są palce. To są ciężkie palce w projechane. Może. Ej, babcie kocham. Domek stały tak, nie? Przechodzimy do... Słyszysz ją? Wszystko to sobie wisi. Nikogo nie słyszymy. Komoda na szafie, nie? No. To są jakieś zdjęcia chyba. Mi się wydaje. Kogo mamy słyszeć? Właśnie. Kogoś, kto tutaj przebywa w tym pomieszczeniu jeszcze obok nas. Patrz, wszędzie obrazki święte, nie? No. Zobaczmy wyblakłe. A tu jest co, to jest samo? No dobra, samo to będzie pierwsze miejsce, gdzie przeprowadzimy sesję. Tu będzie samo. To jest samo. Niezdecydowany. Dokładnie. Sorry. To o tobie. To tam jest salon, to są wysypialnie. Ale wiesz co? To się wali. Co się wali? Słyszysz? Że to słychać? Tak. Nie słyszysz? Co mamy stąd spierdalać? Spierdalamy stąd, stary. Bo zobacz, nie pada. No i co? A słychać jakby coś się sypało. Co się wali? Sufit. Cały sufit pracował, jakby koniki zjadały drewniane zadaszenie nad nami. Usłyszałem ten dźwięk dopiero po uwadze Janka. Przecież zobaczył, jaka jest sytuacja może zewnętrza budynku. Ja mówię, że trzeba jeszcze tu... Obejdźmy może budynek. Patrz, tam coś jest napisane na tej szafie. Lat dał... Czekaj. Ptaszki śpiewały na cały głos. Jakby jeden dzień lat dał im w roku coś. Że co? Dziwna sekwencja, nie? Jest jakieś dziwne znaki. Zobaczmy budynek dookoła. Jak to wygląda? No ale na zewnątrz nie zobaczysz stanu dachu. Czemu? Patrz, znaczy, mam. Patrz to. Kurwa. Bierz kamerę, pokaż na kamerze. Kulka. Kolejne wskazania nie były już dla nas zaskoczeniem. Jednak miałem wrażenie, że wszystkie znaki każą nam opuścić to miejsce. Udało się. Czy jest ktoś tutaj z nami? To ty. Jak się tutaj znalazłeś? Przeszkadzamy ci swoją obecnością? Pokaż nam jakiś znak, że tutaj jesteś. Zdradzisz nam swoje imię?
Jesteśmy chyba w kolejnym salonie. Zobacz to. To jest kolejne takie krzesło, które jest tak rozpłute, widzisz? No. Wszystko, czego byś szukał. Wszystko było rozpłute. Wiesz, co mi się wydaje? No. Ktoś szukał. Ktoś ten budynek przetrzepał. Ten facet miał jakąś tajemnicę. No, wracając. W tym budynku coś zostało ukryte. Nie wiem, czy facet, który tutaj mieszkał, zmarł, czy ktoś mu w tym pomógł. Jest taka możliwość. Bo jeżeli to było ukryte, to druga osoba na pewno o tym wiedziała. Bo widziałeś, tamta sofa była rozpruta, było Ale wiesz co? Wbita dziura. To by mogły być dwie opcje. Albo, że jak facet skończył swój żywot, to tutaj po prostu ktoś wparował i zrobił niezły niezłe trzepanko. No, ale zobacz, kto by tak mógł zrobić, żeby rozpruwał krzesła. To jest już ewidentnie, że jest pewien, że ktoś tu coś ukrył. No. Bo to nie jest pocięte sobie dla beki. To nie jest pocięte dla beki, ani nie jest pocięte dlatego, żeby komuś coś poniszczyć. Tak, to jest one pocięte. Są i tak stare i nic nie warte te meble. Szkół budowlany. Czy to budowlanka? Robił w budowlance. Budowy. Pliczek do faktur. Czyli mam cały zestaw zdjęć, tylko że są już poniszczone. Nie, to jest chyba jakiś wyciąg medyczny. Ktoś był ministrantem. Lista leków. Mamy kulki mocy, ale nic się nie rusza. Póki co. Nie ma żadnych znaków życia. Ja myślę, że trzeba być odpalić znowu głębszą. Wiesz co, mam wrażenie, że trafiliśmy na głębszą rzecz niż tylko... paranormalna. Niż tylko zwykła śmierć. Ja myślę, że... Tutaj coś tu śmierdzi, nie? W ogóle. Ja nie mówię o zapachu. Stary budynek. Tutaj coś się grubego podziało. No. Rozplute meble wskazywały na ingerencję kogoś więcej niż zwykłych dewastatorów czy złomiarzy. Domniemany sprawca poszukiwał konkretnych łupów. Czy sprawca mógł przyczynić się do śmierci właściciela domu? Czy się znali? Czy ofiara miała z kimś na pieńku? Tak jakby może... Byłbym w stanie się wręcz to założyć. No, że ktoś tutaj osoby trzecie przyczynił. Szpital. No dobra. Czy właściciel tego domu? Ty trafiłeś do szpitala? Patrzeć. Już z niego obserwujesz nas? Miałem włączony w ogóle noktowizję. Czy teraz nas obserwujesz? Czy jesteśmy na wizji? Sufit. Znowu motyw sufitu, nie? Twój ulubiony. A widziałeś w ogóle gdzieś wejście na górę? Nigdzie nie było wejścia, nie? Nie widziałem. Nie świeć mi tu, proszę. Jestem tutaj do podrażenia tego kalendarza. Coś mam tu pod sufitem. Tu? No. Już nie, jak zaświeciłeś to... Czyli pewnie kształt jakiś czytałem. No. Prawdopodobnie. Mapuje kształt jakiś. Ale jest taki... całkiem sensowny. Halo, czy jesteś tutaj z nami, w tym pokoju? Zaświeć wszystkimi naszymi lampkami. Albo urządzeniem, które leży koło mnie z zieloną lampką. Podejdź bliżej. Zbliża się północ. Godzina duchów. Robi się coraz zimniej. Tak. Mamy dzisiaj takie warunki pogodowe, że ledwo tu dojechaliśmy tak naprawdę. I z powrotem wcale nie będzie lepiej. Nie trafiliśmy nawet w to miejsce, które chcieliśmy. Tam w suficie jest cały czas coś przyczepione u góry. No oczywiście jak świecisz, to już nie.
drzwiami? Jak się nazywasz? Czy to ty byłeś właścicielem tego domu? Co się stało z tym miejscem? Jeśli jesteś tutaj z nami, porusz jakimś przedmiotem. Jeśli nam odpowiedziałeś, to dziękujemy ci. Koniec sesji. Budynek cały czas pracuje. Co słychać? I teraz już nie było słuchać tego cykania. Usłyszałeś? Zauważyłeś? Nie było. Wiesz co? Nie zwróciłem na to uwagi. Nie było już cykania, bo ja specjalnie zwróciłem na to uwagę. No, nie mam tutaj żadnych wskazów, nic. Myślę, że... Więc pójdziemy na ten opór chyba. Jest. Nic nie zostało. Klimat tego miejsca po prostu wytwarza się sam. No. Bo jest bardzo upiornie. Pomimo tego, że nic się nie dzieje takiego konkretnego na urządzeniach. I tu jest wejście na strych. To se wchodzi. Będę się przedzierać przez te pajęczyny, średnio mi się chce. No. Chce się wchodzić. Ja na to nie wchodził. Co? Nie wchodził na to. Ten strych jest nieźle pozawalony, to nie będzie się tam pchać. No jak się spierdolę, to daleko nie będę leciał. No. Musimy uważać. Nie wiem, czy coś tam z tego jechał. Tutaj. Gdzieś w okolicy. Może się odwrócono. Wiesz co? Nie wiem, czy to nie było tam dalej. Nie jestem pewien. Tam, gdzie mamy zaparkowane? Na przykład radiowóz, bo ktoś mógł nas zgłosić. To wiesz. No generalnie domek jak domek, no. Nic tu więcej nie, chyba nie będziemy. Dziękujemy wam bardzo, że dotrwaliście do końca tego materiału. Tak. Zimno, piździ, od domu daleko. Ej, jesteśmy... znowu ten błysk widziałeś? No, coś widziałem, ale nie wiem skąd. Jak jechaliśmy stamtąd, jak jechaliśmy, ciekawostka, tak. Był bardzo duży rozbłysk światła na niebie, gdzie była noc. Teraz znowu to samo by było, gdzieś burza. No. Jakby gdzieś tutaj jakiś piorun trafił. Przez tylko grad pada. Słuchajcie, wracając do tematu, jeżeli chodzi o ten budynek. Bardzo stary budynek, bardzo zagadkowa historia, jeżeli chodzi o to, co się tu mogło wydarzyć. Prawdopodobnie ktoś tutaj bardzo intensywnie szukał czegoś, jakichś przedmiotów, skarbów, czegokolwiek, bo... Ej, to by w sumie miało sens, dlatego nie dostałeś prawdziwej informacji. No, bo meble były już wszędzie porozdzierane, poprzecinane, porozcinane, tak.
więc grubo, grubo ktoś tutaj mógł zginąć z powodu czegoś. Nie albo, jesteśmy w stanie powiedzieć czego. Albo może po prostu zmarł wcześniej i ktoś później tutaj jakiś ciekawski szukał. Aktywności też są niejednoznaczne. Aktywności tutaj były, jakieś tam wskazania były, ale żadnych konkretów. Także na dzisiaj dziękuję za to, że byliście z nami. Jest już północ, więc żegnamy się. Trzymajcie się. I mam nadzieję, że będziemy wam dostarczać jak najczęściej emocje i filmy, ale teraz może być to różnie, ale zostańcie z nami, bo szykuje się niedługo, za jakiś czas. Ciekawy materiał. I wielki powrót. Tak jest. Trzymajcie się. Spokojnej nocy. Cześć.